Jedziemy 3, 1, 11. Dwie osoby były przeciw. Dwie były przeciw. Nie zgadza się. Nie zgadza się. Zgadza się. Nie zgadza się. Dwie osoby były przeciw. Dwie przeciw. Tak. Teraz się zgadza? Nie, dwie osoby. Było 10, a to przy tym było 10 za, 2 przeciw, 3 przeciw. Proszę o 3.1.11. W sprawie umieszczenia w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 zadania pod nazwą przebudowa dwóch boisk sportowych i wieżli wraz z układem komunikacyjnym, przebudową i rozbudową dróg gospodarczych, chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową na terenie gimnazjum nr 24 przy ulicy Matwija Mileckiego w Krakowie na działce nr 569, punkt 33, etap drugi. Ten sam zapis w paragrafie pierwszym. Uzasadnieniem jest to, że obecnie jest realizowany pierwszy etap i w zadaniach na następny, tak, i zadanie to nie jest zapisane jako pierwszy etap, tylko jest to zapisane zadanie z sumą 500 tysięcy złotych i jest to realizowane. Natomiast w materiałach miasta nie ma żadnego śladu, żeby to zadanie było kontynuowane. A pragniemy przypomnieć, że suma przewidywane koszt całości tego zadania to jest 1 500 000. W związku z powyższym, nie określając kwoty, wnioskujemy do miasta, żeby był realizowany drugi etap tego zadania. Dziękuję. Dziękuję. Który musi być realizowany oczywiście w skali środków z funduszy. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowaną? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Czy nas jest tylko 14? Nie, głosowałem za. Koleka? Co? Za przyjęciem. To wniosek? Nie, nie widziałem pana Żenerek. 15. Nie, nie, to 15 byłoby. Jedno było. Patrzyłem. Dobrze. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 1.12. 1.12. Korekta.